dzisiejsza medycyna estetyczna może w wielu aspektach pomóc naszym pacjentkom i żeby dobrze dobrać zabieg i żeby spełnić oczekiwania naszych pacjentek, to trzeba się też ich pilnie wsłuchiwać. I czego nasze pacjentki oczekują? Przede wszystkim bezpieczeństwa zabiegu. Dwa, efektu i trzy, krótkiego okresu rekonwalescencji. Nasza klinika słynie z tego, że tworzymy wiele autorskich programów zabiegowych, wiele zabiegów autorskich. Jest to właśnie w odpowiedzi na te oczekiwania naszych pacjentek. Łączymy wiele różnych znanych technologii, preparatów, bądź też procedur, które wiemy z doświadczenia i z naszej wiedzy, że możemy je połączyć w bezpieczny sposób, w bezpiecznej konfiguracji dla uzyskania jeszcze lepszych efektów, ale uwaga, na tych efektach chciałbym się zatrzymać, efektów naturalnych. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu zabieg radiofrekwencji makroigłowej. Jest to zabieg, który jest ulubionym zabiegiem wśród moich pacjentek. To co, Magda, zaczynam. Ok. Dobra. Nic absolutnie nie czuję, nic. Naprawdę? Czuję, że naciskasz tam, ale... żadnego bólu. No to ekstra. Miałam już ten zabieg na ciało, teraz chciałabym go spróbować na twarz. Jestem absolutnie zachwycona przebudową mojej skóry po tym zabiegu na kolana, które miałam. A ponieważ no, mam ponad 40 lat, troszeczkę się starzeję i skóra nie jest już taka jędrna, taka twarda, taka młoda po prostu, więc pomyślałam sobie, że ten zabieg to będzie akurat najlepsze, co może mi się zdarzyć. Jest to zabieg, który polega na bardzo mocnym grzaniu tej skóry i w taki bardzo kontrolowany sposób uszkadzam tą skórę punktowo po to, żeby ją zastymulować do odnowy biologicznej, do odmłodzenia, do produkcji własnego kolagenu, elastyny. A są to dwa białka, które są odpowiedzialne za takie rusztowanie w skórze i odpowiedzialne za ten młodzieńczy wygląd. Najpierw zobaczę, kto. Jak? Jest delikatnie. No. Z tego, co wiem, to ten zabieg polega na tym, że najpierw jest nakładany krem, który niweluje uczucie bólu. Potem no, jest sam zabieg, czyli ta mikroigłowa radiofrekwencja, która polega na ukłuciach, tak? I ta skóra ukuta, ona się zaczyna regenerować. Pobudzany jest kolagen, pobudzane są inne procesy odnowy skóry. I na początku widać na tej skórze drobne kropeczki, które świadczą o tym, że coś tutaj robiliśmy. Potem widać, jak ta skóra się zagęszcza i widać, że ten proces odnowy to nie jest coś, co jest 1, 2, 3 dni, tylko że to naprawdę na przykład miesiąc. To jest ten moment, kiedy można zauważyć, jak ta skóra robi taki... I to jest super. To jest zabieg, który napina bardzo mocno tą skórę, powiedziałbym nawet w jakiś sposób liftinguje. To jest jego dobroczynne działanie. Natomiast drugie działanie, oczywiście w zależności od tego, jak ten sprzęt się ustawi, na jakich parametrach, jaka głębokość wkłucia igły, mogę również zredukować w danych pożądanych miejscach tkankę tłuszczową. Najczęściej jest to podbródek. Tu u pacjentki robimy to prewencyjnie, bo tego podbródka tutaj nie ma, ale... Trochę jest. Ale głównie prewencyjnie, żeby to się nam też nie zrobiło. Teraz redukuję podbródek, zmniejszając objętość tkanki tłuszczowej i zarazem powodując obkurczenie skóry w tej okolicy. Więc w skrócie mówiąc, zmniejszamy objętość tutaj tłuszczu na podbródku i przyklejamy tą skórę do brody i wtedy znacznie nam się ten drugi podbródek redukuje. Nad bruzdami nosowo-wargowymi mamy też taki delikatny zwis tkankowy, gdzie jak troszeczkę uda mi się zredukować tej tkanki tłuszczowej dokładnie w tym miejscu, to ta bruzda będzie płytsza. W okolicach oczu, jak tworzą się takie poduszki, marionetki tak samo, i gdzieś zaczynający się chomik też można go w pewnym stopniu oczywiście zredukować. To jest w zasadzie jedyny zabieg, który daje mi dwa takie efekty, czyli napięcia, odmłodzenia tej skóry, liftingu i pozbycia się w ograniczonym zakresie oczywiście tkanki tłuszczowej w miejscach,
I dzięki usunięciu tej tkanki tłuszczowej ja poprawię rysy twarzy i spowoduję, że ta skóra nie będzie tak bardzo wisiała, jak wisi u pacjentki, tak? Koniec, już koniec. Teraz już myję pacjentkę. Jeszcze krem możemy nałożyć. Zabiegowy, który ma koić, po prostu jako wykończenie takie, tak, zabiegu. Jak Madzia, przeżyłaś? Dobrze. Byłaś dzielna bardzo. Tu jest mały siniaczek i tu, ale do zamalowania, nie będzie nic widać. Możesz nałożyć makijaż, nic nie będzie widać.